Przy okazji zapowiedzi współpracy Fame MMA z Canal Plus zastanawiałem się, czy aby na pewno jest to dobra decyzja dla interesu obu stron. Canal Plus teoretycznie może dzięki temu pozyskać nowych klientów, którzy wykupią abonament dla eventów Fame MMA. Jednak w praktyce przy okazji eskalacji kontrowersji związanych z łatką Pato Sportu może im to narobić niemało problemów wizerunkowych i co za tym idzie finansowych. Fame natomiast również w teorii może liczyć na większy budżet czy powiększenie bazy widzów o klientów Canal Plus. Jednak w praktyce może się okazać, że samo Canal Plus postawi na większą kontrolę tych eventów, co pewnie nie spodoba się najwierniejszym fanom Free Fightów, którzy tej patologii i dymów wyczekują z wypiekami na twarzy. Już nie wspominając o tym, że ci sami fani mogą być niezadowoleni z tego, że tym razem są zmuszani do subskrypcji miesięcznej. I w pewien sposób zostało to przez Canal Plus i Fame rozwiązane, ale o tym porozmawiamy później. Na kontrolę ze strony Canal Plus długo nie trzeba było czekać, ponieważ już zdążyli zabrać głos w sprawie ostatniej konferencji Fame 21. Wydawać by się mogło, że głównym powodem całego zamieszania jest zachowanie Pawła Tyburskiego, który poturbował Kasjusza po jego licznych wyzwiskach. I z pewnością Paweł Tyburski i jego... To był główny punkt zapalny, ponieważ Canal Plus swoje obiekcje adresuje w stronę większej ilości osób. Niezwłocznie po zakończeniu konferencji przekazaliśmy więc do przedstawicieli Fame swoje uwagi dotyczące zachowania uczestników oraz zwróciliśmy się z prośbą o monitorowanie materiałów, które są lub mogą być tworzone przez osoby związane z wydarzeniem i adekwatne reakcje. I nie wiadomo dokładnie o kogo chodzi, bo nie wymieniono nikogo konkretnego, ale podejrzewam, że może chodzić o większość, czyli o wszystkich, którzy się wyzywali bądź się rzucali na siebie. I to jest dobry punkt zaczepny do dyskusji o tym, dlaczego internet tak się podpalił w tym temacie. Ponieważ wszelkie próby bicia się na samych programach jeszcze przed galą to już chleb powszedni dla Freak Fightów, nie tylko dla Fame'u. Ciosy z partyzanta, rzucanie się na siebie, albo chociażby rzucanie całymi stolikami w przeciwników, tak że prawie ochroniarz oberwał. No to akurat na Cloud MMA, ale nadal Freak Fighty. Więc jeśli uważacie, że powinienem tutaj być bardziej konkretny i wyciągać przykłady z Fame MMA lub z ludźmi, którzy są powiązani z Fame MMA, to proszę bardzo. Klatka była 3x3, czyli taka była... Autorem tego ciosu jest jeden z największych pupilków Fame MMA, który to w przeróżnych ludzi, którzy akurat zaleźli mu za skórę, wlatywał z mocnymi ciosami, nie wspominając już o tym, że co po niektórym sprzedawał mocne kopniaki na głowę, kiedy ci leżeli. I od razu zaznaczam tutaj jedną rzecz dla wszystkich, którzy chcieliby powiedzieć, no ale ten zaczął, to mu się należało, no nie, nie ma czegoś takiego jak ten zaczął, nie jesteśmy w podstawówce do cholery. Bo to wszystko to są dorośli ludzie, którzy wykreowali sobie w głowie światopogląd, że kto jest silniejszy i kto komu mocniej przywali, ten ma rację. Każdy konflikt można rozwiązać za pomocą przemocy, bo właśnie zawsze wszystkie te walki były jako taka argumentacja w całych ich tych konfliktach. Wcześniej ludzie rzucali się sobie do gardeł na wszelkich programach czy konferencjach i wszystkie te sytuacje, od sytuacji z Pawłem Tyburskim, różnią się tylko i wyłącznie tym, że tam ochroniarze zdążyli zareagować, a tutaj niestety to się nie udało i Kasjuszowi poleciała krew z głowy. Do tego dochodzi fakt, że tym razem wszystko jest w kolaboracji z Canal Plus, więc panowie próbują udawać, że nie, takich sytuacji to u nas nie ma i my się na to absolutnie nie zgadzamy i potrafią tymi hasłami rzucać osoby, które również podobnie się zachowywały przy okazji swoich walk. Prawda, panie Boxdel? Nie udało nam się po prostu uronić tutaj tej akcji. No i z mojej strony ja będę wnosił o to, żeby Paweł Tyburski został z tej federacji szczerze. Flashback. I wiecie co? Bardzo się cieszę, że postanowiłem szukać tego fragmentu, jak Boxdel Jóźwiakowi kopa sprzedaje, bo okazało się, że w tle, na ekranie, widnieje taki oto napis. Liściometr. Ale nie, my nie dopuszczamy do takich sytuacji, absolutnie, nie gloryfikujemy tego, nie.
liściometr, hehe. Więc naprawdę, gdyby nie ta wielka kolaboracja z Canal+, to za nic w świecie nie zrozumiałbym tego wielkiego oburzenia na tę całą sytuację, jak i na samego Pawła Tyburskiego, zważywszy na to, że takie sytuacje działy się non-stop i było na to przyzwolenie. Więc trzeba teraz odpowiedzieć sobie samemu na pytanie, czy Paweł Tyburski w 100% jest winien całego zamieszania? No zachował się beznadziejnie. Ale czy Federacja może teraz umywać od tego rączki i zachowywać się tak, jakby zawsze przeciwdziałali takim zachowaniom? No nie do końca, bo takie rzeczy już się powtarzały na Freak Fightach i tak jak mówiłem przed chwilą, było na to ogromne przyzwolenie. Zawodnicy czuli, że mogą się tak zachowywać, bo jest to część tego mitycznego show. A stosowanie takich smaczków jak dymometr czy liściometr to jedynie podsycanie całej sytuacji. No i oczywiście prowokowanie ich. No ale wiadomo, jest to szalenie wygodne przy tak dużym partnerze, jakim jest Canal+, żeby udawać teraz, że nie, my absolutnie nie. Zabawne jest to, jak przy większych sponsorach friki próbują udawać, że nie są frikami i ignorują swoje korzenie. Bo nie oszukujmy się, freak fighty narodziły się z patologii i tą patologią zawsze żyły. Ale to oświadczenie, które obecnie wygłosili, trochę wygląda tak, jakby był to pierwszy krok do założenia swojego rodzaju kagańca freak fightom. Paweł Tyburski jest po prostu pierwszą osobą, która nadziała się na takie coś w przypadku wielkiej współpracy, jaką jest właśnie ta z Canal+. Ma być on niczym innym jak kozłem ofiarnym i kimś, kim można po prostu wytrzeć sobie mordę. No bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby za takie agresywne zachowania mieliby wykluczać wszystkich, no to spokojnie ponad połowa ludzi z fejmu by poleciała na łeb na szyję. Reakcja była taka, a nie inna, ponieważ ochroniarze nie zdążyli go złapać i tyle. Gdyby go zdążyli złapać i usadziliby go z powrotem na miejsce, nie byłoby w ogóle dyskusji. Więc Fame, skoro jesteście faktycznie tacy konsekwentni w swoich działaniach, to może niech Ferrari nie pokazuje się więcej na waszych eventach po tym, ilu już ludzi poturbował poza programami, na przykład na wywiadach, co widzieliście już wcześniej. A nie, no zapomniałem, Ferrari jest w końcu kurą znoszącą złote jaja, która bardzo dobrze sprzedaje eventy, więc dlaczego mielibyście go wykluczać? Chociaż ten problem chyba rozwiąże się sam, bo sprawdziłem przed chwilą z ciekawości i po Fame 20 sam Ferrari nie wyrażał specjalnie chęci do tego, żeby do tej federacji powrócić. Poza tym, no, jest teraz intergalaktyczną gwiazdą i robi karierę za granicą, więc nie wiadomo. I nie tylko Canal+ okazało się dla Fame'u sporym ograniczeniem, bo również na YouTubie zaczął się delikatny problem na ich oficjalnym kanale. Konferencja Fame 21 została przez samego YouTube'a usunięta z powodu naruszenia warunków korzystania z usługi YouTube. Póki co dla YouTube'owego kanału Fame'u jest to upomnienie, które wygaśnie po 90 dniach. Podobna sytuacja miała już miejsce, kiedy to Zbigniew Stonoga przyłożył rękę do tego, aby zniknęła z platformy konferencja Fame 15. Przy pierwszym ostrzeżeniu wygląda to w ten sposób. Jeśli po raz drugi stwierdzimy, że twoje treści naruszają nasze zasady, otrzymasz ostrzeżenie. Ostrzeżenie to spowoduje, że na tydzień stracisz możliwość przesyłania filmów, transmitowania na żywo i tworzenia relacji, rozpoczynania zaplanowanych transmisji na żywo, ustawiania filmów jako publicznych, tworzenia premier, dodawania zwiastunów do nadchodzących premier lub transmisji na żywo, tworzenia niestandardowych miniatur i postów na karcie społeczność, tworzenia, edytowania i dodawania współpracowników do playlist, dodawania i usuwania playlist ze strony odtwarzania filmu za pomocą przycisku zapisz. Fame ma już 2 usunięte filmy, a przy tego typu ograniczeniach nie ma żartów, więc to jest więcej niż pewne, że będą na to bardzo uważać. Wiadomo, mają zbyt dużo do stracenia. Finalnie najpewniej doprowadzi to do tego, że zawodnicy będą w pewien sposób ograniczani. Z jednej strony wiele rzeczy czy nie podoba się ludziom z Canal+, i to oni życzyli sobie, by pewne sytuacje się nie powtarzały, a z drugiej strony narażanie kanału YouTube'owego na ograniczenia to stąpanie po bardzo cienkim lodzie. Więc prawda jest taka, że Fame trochę na własne życzenie założył sobie kaganiec. I takie restrykcyjne podejście jest czymś nowym w świecie freak fightów, co może się bardzo nie spodobać widzom, którzy nie będą chcieli śledzić tych gal, przerzucą się na inne federacje jak na przykład Cloud czy Prime, bo najzwyczajniej w świecie uznają, że nic się teraz na
na Fejmie nie dzieje i jest tam już po prostu nudno. No co poczniesz, na Fame MMA stypa i do tego jeszcze trzeba wybulić za abonament na Kanal Plus. I co prawda oferta sama w sobie ma sens, ponieważ jednorazowa płatność to 49 zł i wtedy otrzymujemy dostęp nie tylko do Fame MMA, ale również do całej biblioteki filmów i seriali na Kanal Plus. Za samą subskrypcję będziemy musieli zapłacić 39 zł. I wiecie, tak jak powiedziałem, ta oferta ma sens. Patrząc na to, że pay-per-view przeważnie kosztowało od 30 do 40 zł, to oferta tego typu, zważywszy na to, że masz jeszcze dostęp do filmów i seriali Kanal Plus, jest opłacalna. Jednak wydaje mi się, że ludzie, którzy będą chcieli po prostu obejrzeć sobie Fame MMA, mogą finalnie być nieco niezadowoleni z tego, że przy okazji są zmuszani do jakiegokolwiek innego pakietu w Kanal Plus, którego potencjalnie mogą nie chcieć. Jednak wracając do kwestii czysto PR-owych, okazało się, że Kanal Plus podjęło indywidualne działania w sprawie Tyburskiego. Właśnie dostałem z Kanal Plus rezygnację z mojej współpracy do promocji Algorytmu Miłości, w którym miałem okazję wystąpić jako aktor, spełnić swoje marzenie. Dziękuję bardzo kanałowi plusowi za możliwość spełnienia swojego kolejnego marzenia. Dziękuję też Fame'owi, który nakręcił na mnie to, co teraz jakby ma miejsce. Za wszystko jestem bardzo wdzięczny, co mnie dzisiaj spotyka. To jest bardzo dobra lekcja, z której wyciągnę bardzo wiele. I wcale mnie nie boli ta utrata znowu kilkunastu tysięcy złotych za tą współpracę i setki tysięcy złotych z walki. Pamiętajcie, że pieniądze nie są najważniejsze, ja wam pokażę, jak te pieniądze bardzo szybko można odrobić, będąc takim gościem. I wiecie, nadal uważam, że to, co on zrobił, było mega słabe, ponieważ takie sytuacje mogą się po prostu skończyć tragicznie. Nie zmienia to faktu, że to trochę prawda. Fame sobie znalazł kozła ofiarnego i wykorzystał to, aby przed Kanal Plus udawać wielce, super, taką przyjazną federację, czy nie wiem, cokolwiek. Bo z Tyburskiego zrobili tam nie wiadomo kogo, podczas gdy podobne jednostki, które zachowują się niemalże identycznie, cały czas hulają sobie w federacji, jak gdyby nigdy. Nic. Kanal Plus również wykorzysta tę sytuację, aby podporządkować Fame pod swoje widzimisię, co z pewnością doprowadzi do spadku oglądalności. A co wy o tym sądzicie? Czy za sprawą tej sytuacji Fame pakuje swoją pierwszą nogę do grobu? Napiszcie w komentarzu i mówił oczywiście dla Państwa Piotrek Parking. Piotrek Parking, krzyczą dzisiaj ma... Co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam zaspokoić swoją chorą żądzę zadowolenia wszystkich dookoła? Albo wiecie co? Wiecie co? Postawiliście mnie pod ścianą, więc zarządzam, że robimy na zmianę. Raz jest taka, raz jest taka. I dzisiaj przypada na piosenkę. Może jest żenująca, ale mi się podoba, więc proszę bardzo. Krzyczą dzisiaj małolatki, Piotrek Parking, chętne matki, fajne sąsiadki, luksusowe zegarki. Jak oktopus wezmę cię w swoje macki.